To, czego Wschowa potrzebuje najbardziej, to rozwój gospodarczy. Potrzebujemy nowych inwestorów, potrzebujemy nowych przedsiębiorstw, nowych zakładów pracy po to, aby mieszkańcy gminy Wschowa nie musieli wyjeżdżać poza granicę gminy Wschowa. A teraz tak się dzieje. Teraz szukamy zatrudnienia i możliwości utrzymania naszych rodzin poza granicami gminy Wschowa. Aby to mogło zaistnieć, potrzebujemy również kanalizacji. Znaczna część terenów wiejskich nie jest w ogóle skanalizowana. Ten problem dotyczy również części mieszkańców samego miasta Wschowy. Narzekają na uciążliwości związane z wywozem nieczystości płynnych, a także na koszty związane właśnie z tym wywozem. Także jest to warunek konieczny do tego, aby Wschowa mogła zrobić krok do przodu. Kolejnym warunkiem niezbędnym jest według mnie infrastruktura drogowa. Większość wsi posiada drogi, które pamiętają, właściwie mają już kilkadziesiąt lat i przez ten czas w ogóle nie były remontowane. To samo dotyczy obrzeży miasta Wschowy, ponieważ są osiedla domków jednorodzinnych, w których mieszkańcy czekają też od wielu lat na to, aby mogli wyjść na utwardzoną drogę przed domem. Niestety mamy też małą strefę inwestycyjną, która ma ten sam problem. Droga na ulicy Towarowej, dalej na ulicy Kolejowej właściwie wygląda jak ser szwajcarski, przysłowiowy. Moim takim główną propozycją dla mieszkańców całej gminy jest budowa pływalni krytej, takiego obiektu całorocznego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy, zarówno seniorzy, UTW, są osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują rehabilitacji. Taki obiekt to również szansa dla dzieci w szkole na lekcje pływania właśnie w ramach lekcji WF-u. W chwili obecnej wyjeżdżamy albo do Leszna, albo do Głogowa, żeby móc sobie popływać. To są takie najważniejsze elementy, na które zwróciłam uwagę. Mamy też, mogłaby być taką wizytówką Wschowy, nasze targowisko. Potrzebuje nowej, równej nawierzchni z miejscami parkingowymi. Byłaby ta zachęta, aby osoby, które handlują na takich targowiskach, mogły przyjechać do Wschowy i aby większa ilość mieszkańców mogła iść we wtorek i w piątek właśnie na targ, żeby zrobić zakupy. W moim programie ujęłam też część, taką ofertę wyłącznie dla mieszkańców wsi. Ja pochodzę ze wsi, przez 36 lat mieszkałam na wsi i wiem doskonale, z jakimi problemami borykają się rolnicy przede wszystkim. Mam na myśli tutaj drogi śródpolne, które prowadzą do pól uprawnych. One są często w takim stanie, ogromne dziury, ogromne koleiny, które uniemożliwiają rolnikom zwyczajnie dojazd do ich pól. Również melioracja wymaga zwiększonych nakładów po to, aby te pola nie były podtapiane.